Trzecie targi boksu, międzynarodowe targi boksu, czwarte forum bokserskie w Kielcach, wielka impreza boksu olimpijskiego. Jak pani odbiera to, co tutaj się dzieje na hali? Przede wszystkim czuję, że Kielce Świętokrzyskie są stolicą polskiego boksu, że jesteśmy centrum uwagi przez cały ten tydzień i cieszę się, że tak wielu działaczy, trenerów, ale przede wszystkim młodych zawodników przyjechało do naszego pięknego województwa świętokrzyskiego. Oczywiście, że dla samorządu województwa świętokrzyskiego, dla zarządu, to jest wspaniała promocja, dlatego też wspieramy każde tego typu wydarzenie i tutaj również wspieramy to wydarzenie i targi, i forum. To jest doskonała promocja sportu, to jest doskonały przykład, jak młodzi ludzie mogą zagospodarować swój wolny czas, zamiast siedzieć przy laptopach, przy smartfonach, mogą spędzać aktywnie. Być może są młodzi mieszkańcy naszego województwa, którzy odwiedzą targi, odwiedzą forum i będą mogli również zdecydować się na tą dyscyplinę sportu, ale również młodzi uczestnicy, czy wszystkie osoby, które przyjechały z całego kraju. Tak się spodoba województwo świętokrzyskie, że zapragną wakacje w zimę, czy przez cały rok przyjeżdżać do nas jako taki po prostu wypoczynek. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku, platformie X, Instagramie oraz TikToku.